Cześć wszystkim, znowu pod 7. Nasza część Nox. Dobra. Zabij teraz idzie na dół i możemy zwiedzać dalej. A tak. Zapomniałam. Ci panowie. No właśnie. Zobaczcie, te dwie skrzynie świecą, a ta jakby nie. Czyli ta jest dobra? O! Co tu mamy? Dispel Undead, poziom drugi. Jej, fajnie. Może dzięki temu więcej nie umarł i będzie zdejmować. Ahahaha, wyszedłem z prawy. Z grania w Nox. Dobra. Lepiej. Chociaż teraz muszę się cofnąć po manę. Okej. Okay. Jest okej. Okay. To jest okej. Okay. No. Okej. Okay. Szczęście jest sporo kryształów na dole. Dobra, więc mam pewną hipotezę, że skrzynka świeci to nie jest koniecznie skrzynka. Przynajmniej ten pokój na to by wskazywał. Okej, okay. Spróbujemy to wypróbować, jeżeli będziemy mieli jeszcze okazję. Może będziemy mieli. A może nie. Uwalałbym szczerze to drugą opcję. Panowie mimicy już mi się przyjedli. Wam zapewnie też. I nie ma w tym nic dziwnego. Ile można zabijać? Jedno stworzenie biedne. Aż do kompletnego wyginięcia. Okej, okay, co my tutaj mamy? Oh. Oh, witam pana. I have a feeling we could be an excellent friends. That is, if you are willing to be. Tak, że masz jakieś książki. O, masz Wall. I masz. O, Counterspell. Wezmę to sobie. Się bardzo przyda. Czy mam coś ci do zaoferowania na sprzedaż? To sobie zatrzymam. Ta, to jest zdecydowanie mi niepotrzebne. I więcej. Więcej staw. Których nie potrzebuję. Gdzie jest mój staw, którego używam? Czy to jest ten? Chyba ten właśnie stali. Flimsy, do widzenia. Flimsy, do widzenia. Okej, okay, którym już jest, już niepotrzebny, chociaż mógłbym to naładować. A nie, to jest ten replenishment. On się powinien sam odnawiać, ale niewidocznie jak go nie ma w ekwipunku, to on się nie odnawia. Okej, okay, spróbujmy wsadzić go do ekwipunku. Mam nadzieję, że teraz się będzie odnawiał. Dobra, co jeszcze tu mamy? Mam już parę. Mighty, tak, dokładnie mam taki sam. Wolf Beast Scroll, to już pewnie mamy. A Wall... nie będzie nam potrzebne. Dobra, ale Counterspell to jest coś bardzo fajnego. Destroy all spells around you. Tak, myślę, że to... Bardziej się mi przyda niż odbicie zaklęć. Odbicie zaklęć działa na niezbyt dużą liczbę zaklęć. A Counterspell działa na wszystko. Działa na Fireballe, na wszystko. No, prawie, może. Ale na większość z pewnością. Na więcej rzeczy niż na... niż odbicie. Dlatego to sobie stawię na pierwszą stronę. Ok. Dobra. No to jedziemy. Tu lubi sobie pogrywać. Wilki, cześć! A tak. A w sumie no powinien przywalić po fireballu. Tak, trochę tracę na tym doświadczenie, ale co tam. Nie tylko doświadczenie się w życiu liczy. Dobra. Panie, dawaj manę. Nie masz ich dużo, ale dawaj.
Ja... Tam się mój staw kompletnie się nie ładuje. Nie wiem, czy muszę go trzymać w ręce, żeby się ładował? Przecież on ma replenishment, tak? Continue recharge, tak. Muszę go za to trzymać w ręce, żeby się ładował. Co znacznie ogranicza ich użyteczność. Kolejny dał się zabić. No, a co my tutaj mamy? Coś z pewnością, co nie jest pułapką. A wiecie co? Jesteśmy sprytnym czarodziejem. Mamy narzędzia. Ta. 10 sztuk złota. Myślałem, że da się, że gra mnie zamorduje za troszkę więcej. Okazuje się, że nie. A, okej, okay, dobra. Tarcza mi spadła. Z przy najbliższej manie będę musiał ją odnowić. Przy najbliższej manie. Witam. Padł? Padł, to dobrze. A już... Ooo! Czy mam manę, żeby cię sfireballować? Mam. Tylko nie mam cele, żeby cię sfireballować. No, przy okazji trochę życia odnowię. Wracaj tu. Tak, tak, tak. Cierpliwość cnota żywych. Co my tu mamy? Chyba troszkę mięska. Nie, mam już pełne zapasy mięska. To w sumie a, całkiem dobrze. Dobra. Okej, okay, zbliżamy się do lądu nieumarłych. O, słyszeliście to. Tak, słyszeliście i to na pewno to lubicie. Ja też to lubię. Dobra. O, tam jest nasz klient. Okej. Okay. Okej, okay, przyda mi się więcej many. Właśnie. Ała. Fireballe nie są fajne. Fiu. Dobra. Okej, okay, myślę... Czy Dispel Undead działa również na... Na czarnoksiężników? Myślę, że działa. Teraz mnie to wiesz. Ta, zobaczcie, dokładnie widać, że Dispel Undead ma dosyć ograniczone obrażenia. To nie jest dobrze. Tak, już zwykły Fireball, może więcej obrażeń wyrządzić w takiej grupie. Aha. O! Skryte miejsce. Fajnie. W okazji pozbieramy te wszystkie rzeczy. Ponieważ całkowitym przypadkiem niedaleko stąd jest kupiec. Okej, okay, zobaczmy co tutaj ma. O, dużo many. Z pewnością się przyda. Tak. Okej, okay, dobra. Tych panów jeszcze niedługo odwiedzimy. A tak, musimy przez to przejść. Okej. Okay. Szybko i sprawnie. I have a feeling we could be excellent friends. Patrzcie, ile złoty można na tym zarobić. Mogłem sobie na coś naprawić. Na przykład ten Mighty Wizard Helm of Stars. Ile mnie to będzie kosztować?
1100. Ale co tam, mam kasę. Stać mnie. Mighty. Okej, to też sobie naprawię, ponieważ mighty są mighty. Okej. Dobra, dużo kasy wyrzuciłem w błoto, ale nie wiem, czy kasa aż nam jeszcze tak będzie potrzebna. Jeżeli to nie był ostatni kupiec w grze, to z pewnością następny, jakiego spotkamy, będzie ostatni. Dobra. Okej, mam nadzieję, że Dispel Undead jest w stanie zabić jednego czarnoksiężnika. Tak, dokładnie, jest. To fajnie. Okej, to zbieram te rzeczy. O, on ma pulsa. Okej, dobra, kiedyś czarnoksiężnicy dawali po 700 punktów doświadczenia, więc... Już nie są tacy twardzi. Zwłaszcza jak można ich zabić jednym zaklęciem. Hej. O, więcej rzeczy. Będę musiał się jeszcze raz wrócić do tego kupca. Będę musiał. Zostawcie mnie. Zostawcie pana. Ta. A ty co? Wal stąd. Nie ma tu nic do patrzenia. Do you have a healing potion to cure a dying man? Tak, mam parę, trzymaj. Thank you. I'll guide you to the entrance of the land of the dead, but beyond that, I fear I'd only endanger you. The scrying eyes of Hecuba have an uncanny skill for spying on the natives of Nox. Okej, dobra. Mamy kumpla. Fajnie. Przyda nam się. W tych niemiłych okolicznościach. O, patrzcie, zastanawiał go. Nice. Nie wie, co robić, szkielet. Fajnie. Tak, on jest conjurerem, jakbyście nie zauważyli. Co ma parę przydatnych zaklęć. Więc fajnie go mieć przy boku. Okej, dobra. Zobaczmy. Co tu jeszcze mamy? Chodnie dupy. Więcej many. Au! Mam nadzieję, że umie coś jeszcze rzucać, jakieś zaklęcia bojowe. Nie tylko ten Confuse. Już przydałby się w inny sposób. Uważaj, panie. Okej, nie mam many. Nie pomogę. Jeżeli da się zakryć przez wilki. Ale chyba jest na tyle sprytny, żeby się nie dać. O, patrzcie na te meteory. Jest całkiem niezłym kontrolerem. Ciekawi mnie, dlaczego na co dzień nie rzuca meteorami, tylko jak już coś z tego naprawdę poważnie zjeść. No i chyba wygląda na to, że również sam się uleczył. To jest bardzo zaradne, trzeba radzić. Conjurer. Okej, co my tutaj mamy? O, mamy gacie. Jakiś gość ducha. Steady Medieval Pants. Aha! Steady Medieval Shield. Ile to nam podniesie obronę? Z 7 na... Nie, chwila. Chwilę spojrzałem. Z 20 na 21. Upgrade! Bieramy. Świetnie. Teraz wrogowie nie mają szans. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Nic ciekawego.
A tutaj... Czyli tych wartych. Okej. Okay. A, patrzcie, bez trzymanki. Ta smana się zawsze przydaje. Okej, dobra. A co jeszcze ma ten za... O, słyszeliście ten. Ha, ha, ha. Lubię to zaklęcie. Możliwość one-shotowania czarnoksiężników to największa zaleta. Czarnoksiężnika. Tak, tylko przydałoby się mana. Tylko czy mogę od niego wyssać trochę many? A, dawaj manę! Dawaj manę, które potrzebowałem, żeby cię zabić. Dokładnie. Czy wiedziałem, że mogę od niego wyssać manę, tylko nie wiedziałem, jak to będzie skuteczne. Ale okazało się być całkiem skuteczne. Jak zobaczyliście. Możesz się zasłonić tarczą przed zaklęciem. Haha, bo nie. Dobra. O. Request is futile, weakling. You'll not contaminate our land with your cursed living flesh. Zobaczymy. Gdzieś musi jeszcze zabiegać, co? Nie. Raz, dwa, trzy, są trzy popiółki. Więc dobra, tyle jeżeli chodzi o nich. Muzyka jeszcze nie... Nie przestała grać, więc coś musi tu jeszcze być na rzeczy. Poza tymi panami. Na przykład to? Nie. Okej. O właśnie, tak wygląda zaklęcie muru. Dokładnie tak. Ono jest, im większe mamy czar, tym dłuższe jest i jest kompletnie nieprzydatne. Okej, dobra. O, licz! Ciekawe, czy jego możemy. A, nie od razu, ale całkiem spore obrażenia mu zadaliśmy. Okej, wygląda na to, że to jest pierwszy licz, nasz licz w grze. Okej, padł. Chyba nasz kolega go zabił, więc nie zgarnęliśmy doświadczenia. Szkoda. Ale z pewnością spotkamy jeszcze więcej na naszej drodze. Więc nie ma co płakać. Okej, w następnym odcinku zagłębiamy się dalej do Land of the Dead, czyli Ziemię Nieumarłych, tak. I depczemy Hecuba po piętach, aby przeszkodzić jej realizacji niecnych planów, cokolwiek zamierza. Bo tak. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!